Witam moich sportowych wariatów. Moi drodzy, przejeżdżałem tutaj załatwić jeden temat niedaleko, gdzie mieszka mój kolega, więc pomyślałem sobie, wpadnę do niego, wyciągnę go na trening, bo z tego co mi wiadomo, troszkę w tych treningach się opuścił. A jedziemy gdzie? Tak, do Jaworzna. I widzimy się z kim? Oczywiście z Pawłem. Moi drodzy, nagraliśmy mały materiał taki dla Was. Mam nadzieję, że będzie się miło oglądało. Mam nadzieję również, że zostawicie ślad po sobie. Jakiś komentarz, czy oczywiście chcecie dalej takie filmy. Wydaje mi się, że nawet jak nie będziecie chcieli, to będziemy dalej nagrywać. Ja już Was zapraszam na nasze social media, Paweł Węglarz oraz Szymon na siłowni. No i do obejrzenia tego filmu. Do zobaczenia, miłego oglądania. Siemaneczko wszystkim, dzisiaj przyjechał do mnie Szymon na siłowni, więc jesteśmy gdzie kurwa? W Jaworznie, na siłowni. Jesteśmy w Jaworznie na siłowni, zrobimy sobie lekki trening, pogadamy sobie troszeczkę jak to wygląda kulturystyka teraz za młodu, że tak powiem, i jak ja to widzę jako trochę starszy, bo różnica wieku mamy tutaj. No troszeczkę jest. Napiszcie w komentarzu, ile dajecie Szymonowi lat, a ile mi. Zobaczymy, kto miał rację, to może nawet jakąś nagrodę tutaj przewidzimy razem. Dokładnie. Dobra, my bierzemy się już za trening. Tutaj mamy takiego kielicha, bo pamiętajcie, siłownia to też miejsce spotkań, gdzie można fajnie pogadać i czasnąć 80-kę. I poznać fajnych ludzi. I poznać ludzi. Zróbko wasze, lecimy. No, zaprosiłem tutaj Szymona na taką siłownię u Piotrka Proxy, Proxa Team. Ogólnie polecam, zajebista siłownia. Nie ma jak na razie tutaj dużo ludzi, bo siłownia jest otwarta od jakiegoś miesiąca. Więc jak ktoś chce tutaj wpaść do nas na trening, zapraszamy serdecznie. Jakiś czas na pewno znajdziemy. My lecimy z rozgrzeweczką i ciśniemy dalej. Dziesiąscy chłopacy jadą teraz z rozgrzewką. Aha, mam takie pytanie, jeżeli ktoś by chciał spróbować się zmierzyć z takimi śląskimi chłopakami. Pozdrawiamy Warszawę, pozdrawiamy Wrocław. Zapraszamy na gościnne występy. Bardzo chętnie zobaczymy, co tam u Was słychać. Jak tam Wasza siła? Bo my oczywiście na Śląsku lecimy grubo. Moi drodzy, kolejny powód, dla którego tutaj przyjechałem, to to, że dowiedziałem się, że Paweł ma trochę swoich takich spraw, zagoniony trochę, powiedzmy sobie szczerze, trochę się w siłowni, jakby to powiedzieć. Troszeczkę tutaj firma poszła na pierwszy plan i ogólnie teraz urządzanie swojego lokum z narzeczoną. Także siłownią było troszeczkę na bakier, z dietą to już kurwa tym bardziej. Ale co, dzisiaj zobaczymy jak te 132 kilo na czczo potrafi się pociągać na troszku i czy jest to poprawna technika. Także chciałbym to sprawdzić u niego, jak właśnie wygląda ta siła. Czy po prostu są trzeba montować, czy trzeba montować, nie? Zobacz. Spróbujmy sobie może pierwszy. Wąskim chwytem młotkowym? Nie, no jest dobrze. Do wyprostowania, jak to mówią na TikToku eksperci. Oj, ekspertów będzie sporo. Możesz się zauważyć, albumina zaczęła mi działać. I ostatnie już nie pójdzie. Ale myślę, że nie jest najgorzej, jak na tą wagę, chociaż i tak na pewno znajdą się osoby, co z dowieszonym obciążeniem zrobią więcej, ale na pewno nie hejterzy w komentarzach. Można co najwyżej emotikonkę zmienić na awatarze, nie? Dobra, lecimy. Uwielbiam to ćwiczenie, po prostu ono mi wchodzi po prostu. Tak, plus 10 do siły, bo jest nagrywany ekran. Dokładnie, no nie, no tutaj wiecie, wszystko dla Was. Sika la fo, jak Murański w Legii Cudzoziemskiej. On w takiej Legii, kurwa, z Warszawy. Kurwa. Jesteście pewnie ciekawi też, jak wygląda podciąganie przy tej wadze. 130 kg plus waga królewska, troszeczkę ulana, ale jeszcze cukrzycy nie ma. Na drążku szerokim, więc sobie spróbujemy tu szeroko. Tylko proszę się nie śmiać. Jak to jest śmieszne cukrzycy. Bo śmiać by się można kurwa prowadząc firmę w Polsce, ale już w cyrku się ten przedsiębiorca nie śmieje. I jest chyba kryzys wieku kurwa młodzieńczego.
Ale pokażę teraz, co trzeba zrobić, aby takiego chłopa dojechać! O kurwa, pozytywne komentarze, to daje siłę. Dojeżdżamy go! I jeszcze jedno. Dobra. Poszło. Aż mi kurwa bicepsa nie prezespompowało, ale jest dobrze. A ja mam satysfakcję, że podniosłem 130 kg. Tak. Można? Można chodzić jedną ręką. Nie, ale tak naprawdę to, co widzieliście, jak mu pomagałem, to jest też bardzo ważne, bo jeżeli ktoś nie potrafi się podciągnąć i naprawdę dzięki temu ćwiczeniu, że po prostu nie potrafi się podciągnąć, zaniecha to ćwiczenie, bo po prostu się nie podciąga, nie będzie tego robił. Bardzo fajnie jest poprosić kogoś na siłowni, ewentualnie jeżeli ćwiczycie z kimś, macie partnera treningowego, żeby po prostu z tyłu wam pomógł. Naprawdę daje to, zrobicie progres, nie martwcie się, także dokładnie, ewentualnie moja kolej. Zaczynasz od takich małych półruchów i potem coraz to coraz jedno, dwa powtórzenia więcej pełnych robić, zawsze jest to progres. Dobra, no to start. Lecimy. Pachnie oblony. Pachnie oblony. Zretuszuję się. Tu chyba pomocy nie będzie trzeba. Chyba, że pogotowia, jak nam kurwa ci nie wyjebie po tym treningu. Dawaj, dawaj. No i widzicie, dajcie znać w komentarzu, czy to jest dobra technika do wyciskania. Pryszcza kurwa z nosa. Chętnie się dowiem, jaką mam wagę, ale jak ktoś u mnie jest na live, to wie, jaką mam wagę, bo cały czas rozmawiam na ten temat, także zapraszam na live, oczywiście poniedziałek, środa, piątek, godzina 21, lecimy cardio. No, my lecimy ostatnie tutaj ćwiczenie, ostatnia seria z bicepsem, więc pokażemy wam, jak tutaj uginanie z obtacją robić prawidłowo. Niby żadna filozofia, ale jednak warto sobie pewne rzeczy przypomnieć. Jak mówisz, to jest koniec treningu i siły nie ma, nagrywamy to kurwa czwarty raz, złapy już skompowane jak kurwa pizda na weselu, więc lecimy. Ósemeczki i tak. Pełne tutaj napięcie, cały zakres ruchu, ale tak, żeby nie tracić tego napięcia mięśniowego. Czyli nie odkładamy go do dołu, tylko sobie cały czas tutaj pracujemy swobodnie. I tak, jak idziemy w dół, panujemy nad tym, aby ten ciężar nie spadał, tylko żeby nasz mięsień go tutaj stabilizował. Plus, jak podnosimy do góry, wypychamy delikatnie bark do przodu, natomiast tak, żeby to nie było coś w ten deseń, żeby tak sobie, bo tu już tracimy to napięcie, tylko lecimy. Pyk. Delikatnie. I technika musi być cały czas 100%. Do załamania mięśniowego też warto tutaj sobie uderzyć. I przy ostatnich powtórzeniach może ta technika być załamana, ale raczej staramy się, żeby wszystko było jak należy. Najważniejsze jest, żeby utrzymać cały czas stałe napięcie mięśniowe. I to jest ważne, bo jakie ćwiczenie byśmy nie robili, pamiętajcie o stałym napięciu mięśniowym. Dlaczego? Dlatego, że każde poluzowanie tego napięcia mięśniowego może nawet powodować kontuzję. Jakieś ścięgno, jakieś coś się odezwie. I macie po prostu lipę, więc cały czas utrzymujemy, cały czas napięcie mięśniowe i rośniemy. To prawda. Tutaj ogólnie jeszcze z jedną osobą coś nagramy, więc piszcie w komentarzach, kogo byście chcieli tu widzieć. My już się tutaj spompowaliśmy, więc dziękuję Szymonowi za opatrzenie, to ja można. I jak się wam spodoba, to regularnie się będziemy widywać, chociaż kurwa nawet jak na przyjrzenie, to i tak będziemy, ale nagrywamy to, co lubimy. Jeszcze jak wam się przy okazji podoba, to zajebiście. Obserwujcie tutaj Szymona, mnie, bo to jest kurwa obowiązkowe, jak msza święta w niedzielę, więc pozdrawiam serdecznie i miłego dnia życzymy. Pozdro, trzymcie się. Moi drodzy, nie byłbym sobą, gdybym po prostu nie wynagrodził za ten trening Pawła, bo naprawdę dał radę. Było grubo, może ten film nie pokaże, jak ten trening wyglądał nasz, bo wiadomo, tak jak mówiłem na początku, tylko wpadłem w dość inne występy, ale myślę, że zobaczycie nasz trening naprawdę grubo. Tak, to było nasze pierwsze spotkanie, także tutaj, żeby pogadać, popompować troszeczkę, poznać bardziej, a następne filmiki już będą na pytarcie. Paweł zdał trening na piątkę, więc za to dostaje ode mnie koszulkę. Jak 500 plus. 500 plus. Tylko różnica taka, że nie koszę paszem, kurwa. To Szymona. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do następnego. Do następnego. Hej.